Siema, siema. Ale poszedł. Niedziela. Przed 8:00, poranek, niedzielny. Jadę na kurs ADR Cysterny. W poprzednim tygodniu był kurs podstawowy. W tym tygodniu jest Cysterny. W poprzednim już był egzamin z kursu z części podstawowej. Oczywiście udało się zaliczyć. Dzisiaj Cysterny mam nadzieję, że z takim samym skutkiem. Nie jeżdżę już ciężarówką z ADR-ami. Także na co dzień nie wykorzystuję tych uprawnień. Aczkolwiek trzeba mieć, tak mi się wydaje. Dlatego właśnie jadę uzupełnić ten papier w swoich dokumentach, żeby go mieć, żeby być w każdej chwili przygotowanym do wsiądnięcia za kółko. Ale nie o tym będzie mowa. Dzisiaj niedziela, więc przy niedzieli coś pogadam o zakazach. Zakazach ruchu dla ciężarówek. Wielu kierowców, wielu przedsiębiorców twierdzi, że zakazy są tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić im na złość. Żeby oni nie mogli wykonywać swojej pracy. Zakazy są praktycznie w każdym kraju. Nie ma tylko w Beneluxie. Chociaż w Luksemburgu są. W Belgii nie ma, w Holandii nie ma zakazów ruchu. W Anglii nie ma. Można poruszać się cały rok ciężarówką, ale to są tylko praktycznie te kraje. Oczywiście mówię o krajach zachodniej Europy. W pozostałych krajach wszędzie mamy zakazy ruchu. Przeważnie są to zakazy ruchu właśnie w święta, w niedzielę, w święta narodowe, wakacyjne. Tak, w Niemczech na przykład w sobotę mamy wakacyjny zakaz, we Francji mamy wakacyjne zakazy sobotnie. W momencie, gdy rozpoczynają się wyjazdy do miejsc wakacyjnych. W Polsce również mamy wakacje, zakazy, tylko mamy to tak podzielone troszeczkę. Zakaz mamy w piątek, mówię o weekendach wakacyjnych. W sobotę zakaz do 14 i w niedzielę mamy znowu zakaz, aczkolwiek mamy dosyć sporo wyjątków. W Polsce. Warto o nich wiedzieć. I na przykład nie obowiązuje zakaz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Tak jak dzisiaj na przykład jadę na kurs. Nie obowiązuje właśnie zakaz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w ilościach koniecznych do otwarcia tablicy barwy pomarańczowej. Czyli po prostu jak wzięmy ADR, nie na jakimś wyłączeniu 1.1 czy 6, czy tam z innego korzystamy, tylko po prostu wzięmy ADR, mamy otwarte tablice pomarańczowe i jedziemy cały Boży rok, nic nas nie interesuje. Poczta, jakieś tam żywe zwierzęta, mnóstwo jest wyszczególnionych tych produktów, pojazdy obsługujące przedsiębiorstwa pracujące w ruchu ciągłym, czyli jeśli mamy przedsiębiorstwo produkcyjne 24 godziny na dobę, pracujące 7 dni w tygodniu, mamy dostawy towarów w celu utrzymania ciągłości produkcyjnej również. Kombinowane pojazdy wracające z zagranicy, czyli wracające do zagranicy w celu zakończenia przewozu bądź dostarczenia towaru dla odbiorcy znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej. Czyli wracamy z zagranicy gdzieś tam z trasy, jedziemy na bazę albo jedziemy tam właśnie dostarczyć ten towar. Możemy również jechać na zakazie. Jest tych wyjątków, na przykład 50 km od granicy. Jeśli wjedziemy do kraju w godzinach nieobowiązujących zakazem ruchu, jedziemy do naszego kraju, gdzieś blisko od granicy, przykładowo przekroczymy granicę 30 km od granicy w momencie, gdy jeszcze nie ma zakazu i przedłuży nam się rozwodowodek, tego, wiadomo jak to jest, nie? To
do 50 km od granicy również można wyjechać z naszego kraju, również można wyjechać z granicy. Także jest sporo tych wyjątków, warto o tym pamiętać, zapoznać się z tym. Dużo tych pojazdów jednak się porusza w momencie, gdy mamy zakazy, tak mamy luźno i w porządku. Aczkolwiek zakazy ruchu nie robi się bez przyczyny. Zazwyczaj, tak jak wspomniałem wcześniej, są w soboty, w święta narodowe. Wtedy właśnie wyrusza bardzo dużo osobówek na drogi. I to zagęszczenie ruchu wzrasta. Między innymi właśnie dlatego się robi, przede wszystkim dlatego właśnie robi się zakazy ruchu, aby po prostu zapewnić bezpieczeństwo tym samochodom osobowym, które poruszają się po drogach. Wow, taki stary, zabytkowy samochód jechał. Niedziela. I właśnie między innymi dla takich ludzi, którzy wyjeżdżają na autostrady, na drogi tylko w święta. Bo mamy ludzi, którzy pojawiają się na autostradach codziennie, jeżdżą do pracy, samochody mają przystosowane do tego i tak dalej. To są pojazdy mocne, w miarę nowe, wiadome. Ale mamy właśnie w święta ludzi, którzy gdzieś tam pracują na prowincjach, w ogóle nie korzystają z autostrad na co dzień, gdzieś tam przejeżdżają parę kilometrów do pracy i właśnie w święta wybierają się w podróże, gdzieś tam na jakieś długie weekendy i tak dalej. Mamy właśnie też ludzi, tak, jechał kolega zabytkowym samochodem, który no na dobrą sprawę nie jest przystosowanym samochodem do poruszania się po autostradzie, gdzieś tam jakiś samochód z lat 60. odrestaurowany, no wymogi spełnia, pojemność ma, prędkość minimalną 40 km na godzinę ma, więc wymogi spełnia, nie można mu zakazać, ale on nie jest przystosowany za bardzo do poruszania się po autostradzie, bo na pasie włączającym do ruchu trzeba osiągnąć prędkość i włączyć się na autostradzie do ruchu, a taki pojazd to no nie do końca może się mu to udać tak sprawnie zrobić. Wyruszają ludzie rozmarzeni w kabrioletach z włosami powiewającymi. Także no niestety mamy bardzo dużo właśnie w święta niedzielnych takich kierowców, którzy no pojawiają się na autostradzie tylko w niedzielę i święta. I na nich po prostu trzeba uważać. I ze względu na nich właśnie chyba te zakazy są robione. Jeżdżąc ciężarówką po Europie Zachodniej miałem okazję niestety widzieć takie przypadki. Właśnie w soboty jechał praktycznie trzy przypadki bardzo podobne. Dwa razy buda kempingowa i raz jakiś gość jechał z deskami na altankę coś tam sobie budować czy coś. Teraz spędzili się po prostu za bardzo, a wiadomo, z przyczepką czy tam z budą kempingową, no niestety ta prędkość nie może być taka, jak sobie zawsze jedziemy, tam 140 na godzinę, tylko trzeba umiejętnie, odpowiednią prędkością wtedy się poruszać. No i oczywiście przy gwałtownym manewrze momentalnie turbulencja, bach, 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 wypad z drogi, rozwalona buda, rozwalone wszystko, nie? No bo jechał sobie gościu rozmarzony już, że wakacje, że weekend, no i nie dojechał na wakacje. Zatrzymałem się oczywiście, za każdym razem zatrzymywałem się, pytać się, czy wszystko jest w porządku, udzielić jakiejś pierwszej pomocy, ale zawsze, zazwyczaj takie szczęście, że nikomu nic się nie działo w tych przypadkach, także po prostu no, kontynuowałem podróż i tyle, nie? W każdym razie to właśnie soboty, niedziele, święta, no trzeba uważać bardziej na tych pozostałych uczestników drogi. Ci ludzie, którzy pojawiają się na autostradach codziennie, którzy jeżdżą do pracy codziennie, oni mają pojazdy wyposażone, tam 2.0 TDI czy tam jakieś, nieważne, może być 1.6, tam są to pojazdy przygotowane, nowe zazwyczaj, nowsze, przygotowane do poruszania się po autostradach. Ci ludzie też umieją się poruszać po autostradach, oni wiedzą doskonale, jak należy wykorzystać pas awaryjny, wiedzą, jak się zachować w danych sytuacjach, że to trzeba być dynamicznym na autostradzie, także
różnią się ci ludzie właśnie. No niestety w święta mamy również innych uczestników. Nie możemy im zakazać ruchu, nie możemy im zakazać poruszać się po autostradzie. Dlatego zrobiliśmy zakazy, robi się zakazy. Po prostu dla bezpieczeństwa wszystkich. A że kierowcy ciężarówek muszą stać, a że przedsiębiorcy muszą stać, no niestety, no to się robi właśnie tylko i wyłącznie dla bezpieczeństwa ludzi. Dobra, już prawie jestem na miejscu. Egzamin dzisiaj, cysterny. A, jak będę miał ADR-y. W sumie mam, no ale będę miał uaktualnione. No to będę mógł na zakazie jeździć. Dobra, na razie, hej.